Szkoła podstawowa nr 1 w Puławach od lat włącza się i organizuje liczne akcje charytatywne. Rok 2019 wychowawcy wraz z uczniami rozpoczęli od koncertu, podczas którego zbierane są środki na rehabilitację Julki Piskorskiej. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wielu akcji charytatywnych. Organizujemy kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne, a ten koncert jest to forma, która u nas się pojawiła po raz pierwszy. Dochód z koncertu będzie przekazany na leczenie i rehabilitację Julki Piskorskiej. Dziewczynka urodziła się bez kości piszczelowych, z niewykształconymi stopami. Była w 2015 roku operowana w Ameryce, w klinice doktora Paleja. I ma sprawne nóżki, potrafi chodzić, ale jednocześnie wymaga dalszych operacji i dalszej rehabilitacji, dalszego leczenia, co jest związane z dodatkowymi kosztami. Chcemy w ten sposób po raz kolejny pomóc tej dziewczynce. Dzieci bardzo chętnie się zgłaszały z własnymi występami i ogromnie chętnie uczestniczyły w kupowaniu biletów. Także mamy bardzo wrażliwe dzieci. Julka Piskorska urodziła się w lipcu 2013 roku. W tej chwili po zabiegach nogi dziewczynki rosną powoli oraz ma problem z ich prostowaniem. Dalsze środki są potrzebne na kolejne zabiegi rehabilitacyjne oraz operacje wspierające normalny wzrost i rozwój dziecka.